Zapraszam Cię do obejrzenia testu i prezentacji samochodu Land Rover Defender 90, czyli w najkrótszej wersji spośród trzech długości nadwozia, które są obecnie do wyboru. Jest to wersja trzydrzwiowa dla 5 osób, ale występuje również wersja dla 6 osób i wtedy z przodu mamy 3 fotele i 3 miejsca z tyłu. Defender jest wysokim i szerokim terenowym SUV-em, bo podczas jazdy drogowej jego wysokość wynosi aż 1 m i 97 cm. Także trzeba na pewno uważać na wysokość garażu, bo czasem będzie zbyt nisko, żeby nim wjechać. Natomiast szerokość samochodu to ponad 2 m i 10 cm. Pomimo dużej wysokości, moim zdaniem dobrze sobie radzi podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową, ale nie można go pod tym względem porównać oczywiście do usportowionych samochodów. W terenie Defender radzi sobie jak ryba w wodzie. Zobaczcie i napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem to rasowy, terenowy SUV. Lub jeśli wam się podoba, dajcie po prostu kciuk w górę. Wersja X Dynamic SE nie posiada w standardzie zawieszenia pneumatycznego, ale nasz egzemplarz ma właśnie w opcji pneumatykę, a przy okazji zawieszenie adaptacyjne. Ten opcjonalny pakiet kosztuje około 16 tysięcy złotych, ale uważam, że warto go wziąć pod uwagę przy zakupie. Zawieszenie pneumatyczne pozwala na zwiększenie prześwitu do aż 29 cm, a przy takim prześwicie samochód może brodzić w wodzie o głębokości do 90 cm. Samochód ma pakiet Black i tutaj między innymi na ten pakiet Black składają się elementy, ten ciemny element, tutaj dół. Opony mają wymiar 255 na 60 R20, felgi 20-calowe. Zwróćcie uwagę, tutaj też są elementy autentyczne. Zobaczmy do bagażnika, jak bagażnik się prezentuje. Drzwi nie otwierają się wcale ciężko, co jest ważne, bo mamy tutaj siłownik, który w tym pomaga. Jest taka niewielka roletka,
którą można łatwo zdemontować. Ale sam bagażnik do największych nie należy, ale myślę, że to nie o to tutaj chodzi. Tutaj mamy tak akcesoria, czyli haczyk na zakupy. Tutaj możemy sobie podnieść, opuścić tył. Mamy też tutaj oświetlenie LED. Takie samo jest po drugiej stronie. No i tutaj jest jeszcze gniazdo. Z drugiej strony jest dokładnie praktycznie tak samo. Co ciekawe, tutaj mamy taką belkę. Jeszcze tutaj w drzwiach jest troszkę miejsca. A tutaj mamy miejsce na trójkąt. Bardzo ciekawie to jest umieszczone, pomysłowo. Jeśli chodzi o pomysłowość, to tutaj w zasadzie jest to wszystko na najwyższym poziomie. Ta podłoga jest taka jakby lekko gumowana. Ciężko to określić, ale na pewno nie będzie tutaj się przesuwało nic. Albo w każdym razie trudno. No i tutaj mamy dodatkowe jeszcze akcesoria, podnośnik. Uchwyty do mocowania. Tutaj mamy. Zaraz zobaczymy, jak się składają siedzenia. W tym celu jeszcze tutaj zdemontuję roletkę. No i powiedzmy, jedno siedzenie włożymy. Dobra, tak to wygląda. No niestety ten próg tutaj zostaje, także jeśli chodzi o przewożenie przedmiotów, raczej nie jest to chyba najlepsza wersja, ale jest do wyboru dłuższa. Jeśli ktoś uzna, że to jest bardziej istotne, to oczywiście to można zrealizować w dłuższej. Z tej pozycji bardzo fajnie widać tutaj te okienka boczne, które fajnie doświetlają. Jeśli chodzi o zagłówki, no to jednak trochę ograniczają mi widoczność, więc ja osobiście je składam. No to uchwyty są imponujące do wyciągania, to naprawdę trzeba przyznać. I co jeszcze, z naszej wersji też mamy tutaj taki element ozdobny. Mi światła osobiście się bardzo podobają. Są fajne. Samochód jest opcjonalnie wyposażony w hak holowniczy i przy tej okazji nie sposób pominąć, że maksymalna masa holowanej przyczepy może wynosić aż 3,5 tony. To niesamowity wynik, mając na uwadze, że długość Defendera wraz z kołem zapasowym wynosi około 458 cm, a licząc bez koła zapasowego to około 432 cm, a to już jest blisko do długości samochodu kompaktowego. Z kolei masa własna może zaskoczyć, bo wynosi około 2300 kg. Jadąc nim można mimo wszystko odnieść wrażenie, że jedziemy potężnym samochodem,
a przy tych gabarytach można bez większego problemu parkować w mieście, mając tylko na uwadze, że nie wjedziemy do każdego parkingu podziemnego ze względu na wysokość. Stylistyka zewnętrzna moim zdaniem zwraca uwagę i może się podobać. A jakie jest Twoje zdanie? Napisz w komentarzu, jak oceniasz wygląd zewnętrzny lub jeśli podoba Ci się, daj kciuk w górę. Przy okazji pamiętaj, żeby sprawdzić, czy masz subskrypcję, bo niebawem planuję kolejne materiały. Testowany samochód został wyposażony w 6-cylindrowy silnik diesla z miękką hybrydą o mocy 249 koni mechanicznych i 600 Nm. W standardzie dostajemy napęd na 4 koła oraz 8-stopniową skrzynię automatyczną. Do dyspozycji mamy też zbiornik paliwa o pojemności 89 litrów, w związku z tym zasięg jest naprawdę imponujący. Przyspieszenie od 0 do 100 wynosi około 8 sekund. Silnik i napęd zdecydowanie spełni moje oczekiwania. A tak wygląda obecnie cała gama dostępnych silników. Napiszcie w komentarzu, który Waszym zdaniem napęd typowalibyście jako optymalny do tego samochodu. Przy okazji przedstawiam też aktualny cennik. Dobrze, zobaczmy w takim razie dalej. Kolor uważam, że pasuje do tego samochodu. I jeśli chodzi o drzwi, to zwróćcie uwagę, są takie troszkę spartańskie, ale naprawdę pasują do tego samochodu. Mamy tutaj gołą blachę w pewnych fragmentach plus wkręty. Ale pozostałe rzeczy świadczą naprawdę, że jest to samochód premium. Ładna krateczka na głośnik. Tu jest miękki element. Ten element taki jakby troszkę gumowany. Miękka rączka. System muzyczny Meridian. Nie jest to plastik taki niskiej jakości. A co ciekawe, też tutaj mamy gumowaną kieszeń dolnej części. Dobra, spróbuję teraz się dostać tutaj do tyłu. Czyli robimy w ten sposób. Ten fotel, fotele mamy elektryczne, ale w tej wersji tylko od strony kierowcy jest przesuwane elektrycznie. Z pamięci oczywiście są. Tyle to trwa odsuwanie, jeśli chcemy kogoś puścić z tej strony. I dodatkowo jeszcze odchylamy. No i mamy taką przestrzeń, żeby wejść. No, powiem tak, nie jest to jakieś takie bardzo proste zadanie. Ale właśnie się wdrapałem. Dobra, to z tyłu rozłożymy zagłówki, żeby było wygodnie siedzieć. Po zajęciu miejsca tutaj to z pewnością nie brakuje przestrzeni. Niestety nie mogę teraz sprawdzić, jaką ja mam pozycję, ale no myślę, że to coś takiego jak w tej chwili jest. Fotel pasażera jest do końca odsunięty. Mamy tu oczywiście mnóstwo dodatków typu uchwyt. Tu uchwyt i to jest przy okazji miękkie. Nawet powiedziałbym, że ten tył jest nawet ciut lepiej jakby wykończony niż przód. Tutaj już jest twardszy plastik. Siedzenia są akurat skórzane. Głośnik spory. Na dole miejsce na kubeczek. Nie ma praktycznie tunelu środkowego.
Mamy wiele różnych schowków, elementów do przytrzymania się. Tutaj taki element a la drewniany w naszej wersji wyposażenia. Schowek w tym miejscu, taki dość głęboki. Do góry. Wiele elementów jest, albo większość, miękkich bądź gumowanych. Tutaj mam taki ala gumowany element, to jest z kolei miękki. Tutaj również gumowany element. Tutaj mamy całą półeczkę gumowaną. Fajny napis Defender. Schoweczek taki standardowej wielkości, myślę. Nie jest to taki plastik twardy, tylko tak jakby lekko pokryty czymś. Tak jakby był lekko, leciutko gumowany. Moim zdaniem wnętrze bardzo pasuje do terenowego SUV-a i myślę, że zdecydowanej większości może się podobać, ale dla mnie jednak jest troszkę zbyt surowe. Bardziej odpowiada mi na przykład wnętrze Discovery lub Range Rover, mając na uwadze samochody tego koncernu, ale jestem ciekawy waszego zdania. Napiszcie w komentarzu, jak wy oceniacie wnętrze Defendera. W tej klasie samochodu oczekiwałbym regulacji pasów na wysokość, a tutaj jej chyba nie ma lub nie znalazłem sposobu, jak to robić. Nie mogę też ukryć, że lubię, jak kierownica jest lepiej wykończona. Poza tymi w sumie drobiazgami nie mam żadnych innych uwag dotyczących funkcjonalności. Jest duża ilość schowków, półeczek, jest też odpowiednia ilość gniazd USB-A i USB-C. Mamy też gniazdo 12V. Zwróćcie uwagę na tutaj układ przycisków na kierownicy. Ten przycisk ustawia nam asystentów kierowcy, które sobie chcemy dopasować. Jeśli na przykład nie chcemy, żeby nam się włączał sygnał dźwiękowy przy przekroczeniu prędkości, to można sobie to w czasie jazdy ustawić. Ten przycisk jest skonfigurowany. Jeśli wciśniemy ten środkowy, to zmieni nam się układ przycisków i wchodzimy tutaj w odpowiednie ustawienia. Tego typu. Jeśli wychodzimy, pojawia się nam z powrotem ten sam układ. Oczywiście regulacja głośności. Po prawej stronie mamy tempomat, mamy ogrzewanie kierownicy. Fajny jest ten pulpit, uważam. Troszeczkę to jest inaczej rozwiązane niż w innych samochodach koncernu. Tu mamy tak. Z najważniejszych rzeczy to możemy tutaj regulować sobie wysokość. Teraz może włączymy wymiary pojazdu. O, teraz jesteśmy w najniższej pozycji, czyli prześwit 17 cm. Pojazd stosowany do wysokości wysiadania.
ale możemy to zablokować i w tym momencie w takiej pozycji możemy jechać. Teraz jest odblokowany. Ustawimy sobie teraz do jazdy. 22 prześwit. Tutaj mamy kąty pokazane. I jeszcze można podnieść do jazdy terenowej. Momentalnie to się dzieje naprawdę bardzo szybko. Prześwit nam rośnie aż do 29 cm. I tutaj wysokość jest aż 2,04. No i oczywiście wszystkie wymiary są tutaj podane, jakie mamy. Przy okazji też widać rozstaw osi 2,59. Także nie jest to małe, na pewno jak na samochód trzydrzwiowy. Tak, także to jest to. No dodatkowo tutaj możemy jeszcze sobie wyłączyć start-stop. Łatwy sposób. Tym przyciskiem. Tutaj ogrzewanie szyby. Mamy. Ten przycisk powoduje, że wybieramy sobie tryby jazdy. Wyświetlają nam się również tutaj przy zegarach. I to obsługują te, zwróćcie uwagę, przyciski do klimatyzacji. Bo normalnie możemy sobie ustawiać temperaturę tym przyciskiem. Wciskając ten przycisk, to możemy sobie regulować z kolei siłę nawiewu. Jeśli nie jest to ustawienie automatyczne. Także fajnie, no naprawdę fajnie. Tu mamy regulację głośności. Kamera. Kamera 360. Jest, tutaj mamy widok z góry. Możemy też sobie oglądać samochód z każdej strony. Dodatkowo warunki terenowe. I do holowania widok też mamy. Podgląd. Także ciekawie. Android, Apple CarPlay, dane Echo. Tutaj zużycie w mieście przy, no też tutaj różnych próbach parkingowych, no to wychodzi mi ponad 9 litrów, troszeczkę też poza miastem, ale myślę, że 9 litrów, może między 8 a 9, w zależności jak ktoś jeździ, to w mieście tyle na pewno można zużywać. Także pod względem ekonomii jest to dobry wynik i dlatego uważam, że to jest fajna opcja, jeśli chodzi o ten silnik. Sprawdziłem też, ile samochód mi spalił na trasie szybkiego ruchu z dojazdem do miasta. Średnia prędkość wyniosła 90 km na godzinę, ale na drodze ekspresowej, jak było to tylko możliwe, jechałem oczywiście 120 km na godzinę. Wynik spalania na dystansie prawie 130 km to 9,4 litra na 100 km. Uważam, że to bardzo dobry wynik, mając na uwadze gabaryty i masę samochodu. A jak wy oceniacie wyniki spalania? Jadąc drogą ekspresową, skorzystałem z okazji i sprawdziłem poziom wyciszenia. Przy prędkości 90 km na godzinę decybelomierz pokazał 62,
a przy prędkości 120 km na godzinę na letnich oponach z kolei wykazał 67 dB. Moje odczucie też było dobre, czułem się komfortowo. Sprawdziłem też, jak w nocy radzą sobie reflektory LED. W wersji X Dynamic SE w standardzie dostajemy reflektory Premium LED, które są wspomagane przez asystenta świateł drogowych, ale nie są to reflektory Matrix LED. Moim zdaniem bardzo dobrze sobie radzą. Świetnie oświetlają drogę i w odpowiednim czasie asystent włącza lub wyłącza światła drogowe. Zobaczcie sami. Muszę Wam powiedzieć, że test z Defenderem bardzo dobrze wspominam. Miałem ogromną frajdę z jazdy. Samochód zwraca na siebie uwagę, a na drogach jest bardzo ciężko go spotkać w wersji trzydrzwiowej. Stylistyka zewnętrzna bardzo mi się podoba, chociaż trochę mniej wnętrze, ale to już jest kwestia gustu. Zawieszenie pneumatyczne i adaptacyjne jest dla mnie genialne. Właściwości jezdne są świetne jak na tego typu samochód. Dynamika jest bardzo dobra. Mamy w końcu do dyspozycji 600 Nm. Silnik diesla pracował bardzo cicho i kulturalnie, a do tego moim zdaniem mało pali. Nie miałem okazji jeździć nim w ciężkim terenie, ale nie mam wątpliwości, że poradzę sobie w terenie bez żadnego problemu. Napisz koniecznie w komentarzu, jak Ty oceniasz ten samochód. Jeśli jesteś już posiadaczem Defendera, podziel się swoją opinią. Mam nadzieję, że zasłużyłem na Twój kciuk w górę. Nie zapomnij też o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejny film. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.